Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Wczoraj takie pytanie dostałem w kontekście pokoleń. Jak to się łączy z oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa, na to, że On ma się pojawić wkrótce? I czy w ogóle można myśleć o pokoleniach, tak trochę to domniemuję, i być spójnym z oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa wkrótce? I myślę, że to jest dobre pytanie. To znaczy, to jest takie pytanie, które w jakiś sposób pokazuje pewne napięcie, kiedy w kontekście postrzegania przyszłości. Bardzo często, myślę, właśnie jakby taki wniosek się wysnuwa z tego, że skoro mamy oczekiwać na to, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce, no to nie ma sensu planować jakichś długofalowych inwestycji w doczesność. I myślę sobie, że no jest to właśnie nie do końca prawda. Nie do końca prawda. Czyli wydaje nam się intuicyjnie, że tak powinniśmy działać, ale no właśnie, ale wydaje mi się, że jest to taka trochę intuicja nie do końca spójna. Dlaczego? Dlatego, że trzeba by zadać pytanie, jak Pan Jezus chce nas zastać, kiedy powróci. Co będziemy robić? I tu mamy dwie takie chyba najbardziej kontrastowe ze sobą wizję. Jedna, no to mamy w Tesalonice, gdzie właśnie byli bracia i siostry, którzy uważali, że najlepiej, żeby Pan Jezus nas zastał po prostu patrzących w niebo i patrzących i czekających: Panie Jezu, przyjdź, 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 przyjdź. No to też myślę, że tutaj ważny jest kontekst. Listy do Tesaloniczan to są pierwsze listy apostoła Pawła i właśnie nie, słuchajcie, popatrzcie, 3 rozdział, 11 werset. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Znaczy, no tak z apostoła Pawła perspektywy, niepotrzebnymi rzeczami. Z ich punktu widzenia być może oni byli właśnie bardzo duchowi, no bo po prostu nie pracowali i po prostu gdzieś, no czekali. A wiem, że czekali, to wiemy, no bo to jest, mówię, to jest pierwszy list, czy no powiedzmy drugi do Tesaloniczan, ale jeden z pierwszych w ogóle, tam jeszcze Galacjan się gdzieś może pojawić w kontekście. I no i co? Co mówi Panie apostoł Paweł? No pierwsze mówi, że przypominam wam, co ja robiłem? Ja pracowałem. Nie było tak, że ja po prostu czekałem na Pana Jezusa, ja pracowałem. Więcej, nie ustawajcie czynić dobrze. W cichości macie pracować i własny chleb jeść. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale ja przecież pracuję, ja wiem, że trzeba pracować. No i można powiedzieć, że ta praca na siebie to jest takie minimum, z jakim Pan Jezus chce nas zastać. Zanim powiem o maksimum, czyli o tym, co mi się wydaje jest lekcją Pana Jezusa w kontekście tego napięcia, które jest. W kontekście tego właśnie, że powiedział, że przyjdzie wkrótce, no ale co my, jak my w praktyce mamy właśnie go oczekiwać. A zanim dojdę do tego Ewangelii, to jest Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, zanim do tego fragmentu dojdę, to chciałbym jeszcze powiedzieć o lutrze. Luter to kiedyś fajnie zobrazował. To tak przeszło do historii teologii jako jabłonka Lutra, mianowicie ktoś go kiedyś zapytał, mówi, że idzie tam posadzić jabłonkę. No, ktoś mówi, no ale pastorze, czy tam księże, doktorze, ale po co sadzić tą jabłonkę? Przecież Pan Jezus może przyjść. Mówi, czy to było chyba coś takiego, a co się wydarzy, jeśli jutro będzie koniec świata? Czy tam pojutrze? No i jakby domniemanie było takie, że jak pojutrze jest koniec świata, to już tej jabłonki nie ma sensu sadzić. A Luter właśnie wtedy powiedział, ja i tak ją zasadzę. Myślę sobie, że to jest coś bardzo takiego ważnego w tym. To znaczy aprobata dla myślenia o przyszłości w oczach Pana Jezusa, nawet w świadomości tego, że przyjdzie pojutrze. To ja ciągle jutro tą jabłonkę zasadzę. Dlaczego? Dlatego, że nic złego nie ma w tym, że inwestujemy w dobre rzeczy i że Pan Jezus nas zastaje inwestującymi w dobre rzeczy. To nie jest żadne zło. Innymi słowy, jeśli inwestujemy w dobre rzeczy, w coś, co ma jakiś zwrot przynieść w przyszłości, czasami rocznej, czasami 20-letniej, oczywiście no już w perspektywie jabłonki to jest kilka lat, zanim ona zacznie rodzić. Natomiast generalnie, bym powiedział, inwestycje w królestwo jest
inwestowanie w królestwo jest tą dobrą rzeczą, w której jeśli Pan Jezus powróci i nas zastanie tak czyniącymi, nie powie nam nic złego. I myślę sobie, że to jest chyba coś, czego często ewangelikalnym chrześcijanom brakuje, bo ile jeszcze zaplanujemy, może tam rok, dwa do przodu, no to wydaje nam się, że na przykład jakiś, nie wiem, uniwersytetów chrześcijańskich nie warto robić. Seminariów, no to jeszcze wiemy, że no warto, no bo mimo wszystko, no. Ale też są takie czasami skrajne grupy, które mówią, a po co nam tam edukacja, po prostu ewangelizujmy, umiemy ewangelizować, zróbmy jakiś projekt misyjny na za pół roku, no tak maksimum i to jest warte. Natomiast popatrzcie w Ewangelii Łukasza, właśnie 19 rozdział, 11 werset, mamy taką bardzo ciekawą sytuację, kiedy idą uczniowie Pana Jezusa do Jerozolimy i mniemają, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże, czyli innym to jest 11 werset, byli już blisko Jerozolimy. Czyli słuchajcie, jakby z ich punktu widzenia zaraz, za chwilę wszystko się zakończy. I przygotowuje ich Pan Jezus przy podobieństwem o 10 minach. Nie będę teraz całego tego podobieństwa streszczał, ale generalnie to podobieństwo jakby mówi o tym, co sługa Pana, który wyjeżdża i wróci, by objąć królowanie, co ma w tym czasie robić. No i to jest ewidentnie obraz tego, co ma robić Kościół do czasu powrotu Pana Jezusa. I popatrzcie, co mówi, co ta przypowieść nam mówi. Znaczy mówi o tym, że mamy inwestować to, co dostaliśmy od Pana. Inwestujcie, obracajcie nimi, aż powrócę, 13 wersja. Obracajcie nimi, ale po co obracajcie? No dla zysku. I wyobraźcie sobie tam, kiedy on wraca, tak, to jeden z tej jednej miny zrobił 10. Ale jak on zrobił te 10? Przez to, że po prostu z dnia na dzień inwestował, on prawdopodobnie zdywersyfikował te inwestycje. Jedne może były takie szybkie, drugie mogły być jakieś tam średnioterminowe, jeszcze kolejne długoterminowe. Pewnie nie wszystko, co zainwestował, mu się zwróciło, kiedy ten Pan wrócił. I słuchajcie, tak samo może być z nami. Może być tak, że jak Pan Jezus wróci, no to po prostu, nie wiem, ktoś powie, ja dopiero zaczynam inwestować w następne pokolenie. Dopiero zaczynam robić fundamenty. No, a ktoś mówi, no ja już jestem na pierwszym piętrze. A ktoś mówi, a ja już kończę i myślę o trzech nowych. I jakby niezależnie od tego, gdzie jesteś, kiedy Pan Jezus powróci, to sednem jest to, że jeśli zastanie Cię inwestującego w Jego sprawy, w Jego królestwo, nawet na za 100 lat, chociaż nie potrafię sobie takiego projektu na dziś wyobrazić, chociaż chciałbym sobie taki projekt wyobrazić, bo mi się takie długofalowe projekty chyba najbardziej podobają, to chciałbym, żeby Cię zachęcić, żebyś wiedział, że Panu Jezusowi to się będzie podobać, bo inwestujesz w Jego królestwo. Jak inwestujesz w Jego królestwo, robisz to, co powinieneś robić. To, że nie ma jeszcze zwrotu, nie ma problemu, ale inwestujesz w Jego królestwo, robisz to, co Panu Jezusowi się podoba. I myślę sobie, że to jest ten wspólny mianownik myślenia pokoleniowego i oczekiwania na powrót Pana Jezusa. To nie jest alternatywa jakaś, że albo jedno, albo drugie. No, myślę, że jest dokładnie na odwrót. Znaczy jest tak, że kiedy właśnie inwestujemy w Boże Królestwo, to oczekujemy aktywnie na powrót Chrystusa. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale jak Pan wróci, to przecież nie zbierzemy. No, ale nie wiemy, czy wróci. A jak nie wróci, to zbierzemy. I tak czy inaczej, jakby w tej naszej takim zawieszeniu, w związku z tym, że nie wiemy, kiedy wróci, to mamy naśladować właśnie tych dobrych sług, a nie Tesaloniczan. Niektórych przynajmniej z tych Tesaloniczan. Także no, mam nadzieję, że to trochę pomoże połączyć te dwie perspektywy biblijne. Oczekiwania na powrót Jezusa i inwestycji w kolejne pokolenia. Panie, daj nam obracać tym, co nam dajesz, aż Ty powrócisz, i czekać na Ciebie nieustannie i cieszyć się z tych inwestycji, które dzięki Twojej łasce możemy w Twoje królestwo dokonywać. Z Bogiem i do zobaczenia.